Nie no, może jakbyś odwrócił przodem, byłoby ci lepiej słychać, nie? Coming straight from my culture. Siemanko, siemandereczko, witam już swogowni. Przed wami kolejny test produktu gitarowego od firmy Nux i tym razem mamy do czynienia z takim malusieńkim wzmacniaczem, który nazywa się Nux Air. Jak zauważyliście, jest bezprzewodowy. Do wzmacniacza dodawany jest w zestawie taki oto tutaj transmitter, nadajnik. Wbudowany jest w niego odbiornik. Wzmacniacz opiera się o dwa takie malutkie głośniki. Nie wiem, ile one tam mogą mieć, ze dwa cale, może nawet nie całe. No i generalnie przypomina takie zestawy do słuchania muzyki, wiecie, no takie zestawy do słuchania muzyki, że sobie podłączamy na przykład tam bluetoothem do telefonu, czy jakoś to bawimy się w ten deseń i generalnie no jest to małe takie przenośne. Zasilane jest z wbudowanego tutaj akumulatora, który ładowany jest ładowarką USB. Zatem możemy to naprawdę wykorzystać we wszelkich warunkach i ćwiczyć sobie na tym we wszelkich warunkach. Tak jak przystało na Nuxa, jak widzicie, też mamy na ekranie tutaj aplikację. Wszystkie te Nuxy z serii Mighty mają taką aplikację. Niestety przy teście Mighty 40 nie uruchomiłem tejże aplikacji. W tym momencie jesteśmy w trybie wzmacniacza Diesel VH4. Tutaj mamy wszystkie pokazane parametry, którymi sobie możemy sterować. Jak widzimy, jest tego całkiem sporo. Dodatkowo mamy możliwość wyboru różnych kolumn do tego wzmacniacza i no powiem wam szczerze, że jakość brzmienia z takiego małego pudełeczka konkretnie zaskakuje. Nie można go rozkręcić na za dużo, bo wtedy ta obudowa nie wytrzymuje tego, ale tak naprawdę no, jest to mega, mega zaskakujące i do ćwiczeń w domu naprawdę się nadaje. No i powiem szczerze, że jak sobie już pograłem na tym trochę wcześniej, przed tym niż zacząłem tutaj dla was to nagrywać, no to uśmiechałem się i byłem konkretnie zdziwiony. Nagrywam wszystko mikrofonem pojemnościowym, nagranie pokojowe tak zwane, czyli właściwie tak jakbyście prawie to usłyszeli u siebie. Sprawdźmy sobie tego diesla. Wszelkie brumy nie pochodzą z urządzenia, wszelkie brumy pochodzą tutaj po prostu z mojej fogowni, w której no obok jest tam jakaś elektrownia, czy jakieś kable, czy jakieś tam coś i stamtąd to buczy. W tymże urządzeniu mamy tutaj, słuchajcie, wbudowaną brameczkę, którą sobie możemy... O! Ładnie tutaj ustawić i już jest trochę tych brumów mniej, więc nie wynika to w ogóle z tego, że nie wiem, to się jakoś tam łączy w jakiś dziwny sposób. No to jest wina niestety tego pomieszczenia. No. Przejedźmy sobie przez wzmacniacze po prostu. Na razie sprawdzam przez stery. Mamy trzy wzmacniacze. Fireman, no to pewnie jest jakiś tam... Coś pewnie marszalowego, nie? I to jest w opcji przez sterów mamy te wzmacniacze. Rectifier. Sprawdźmy sobie na jakiejś innej kolumnie. Vintage 1960. Nie jest to też oczywiście nic profesjonalnego. Jest to coś, co jest przeznaczone do jakichś tam ćwiczeń. W sekcji overdrive mamy Plexi AC30 i Leeds 100, czyli typowe brytyjskie brzmienia. Muzyka.
Jak słyszycie, jest już też jakiś rewerbik, więc możemy sobie sprawdzić, jakie te rewerby są. Pokój, hala, rewejt plate'owy, czyli no taki, na takiej blasze, nie? O, nawet jest shimmerowy, proszę bardzo. Oczywiście możemy sobie dołączyć jakieś tutaj efekty, na przykład modulacyjne, typu phaser, chorus, flanger, vibe, tremolo. No zobaczmy sobie jakiś chorusik. Jest tutaj moc zabawy i moc różnych ciekawych rozwiązań. Mówię, to nie jest wzmacniacz do nagrywania, chociaż kusiło mnie, żeby na nim nagrać kolejny taki film, jak to by się nagrało w miksie. Nie wiem, jak zobaczymy jeszcze, jak czasu starczy, może to dorobię. W każdym razie mam jeszcze dwa takie różne inne wzmacniacze z takimi małymi głośnikami, tak zwane pierdziaweczki i będę chciał to sprawdzić, więc najprawdopodobniej zobaczymy też tego na samym końcu. Natomiast no jest to rzecz domowa do ćwiczeń, taka przenośna. Ładny zostaje ogonek. Słuchajcie, nie spodziewałem się po tym niczego dobrego, nie będę ukrywał. Jak zobaczyłem tą budowę, plastikowa taka obudowa, małe głośniki, no to stwierdziłem, no nie, no to nie może grać. Jak mówię, nie wmawiam wam tutaj w żaden sposób, że to jest nie wiadomo jak profesjonalne brzmienie, ale to, co tutaj usłyszałem i to, jak to gada, jest właściwie całkiem, całkiem przyjemne. Proszę bardzo, Twin Reverb, Jazz Chorus, Tweed Deluxe w tej opcji wzmacniaczy czystych. Możemy sobie przerobić, proszę bardzo, na Stageman albo na Optimę, czyli możemy sobie przerobić naszą gitarę na gitarę akustyczną. Taka troszeczkę lepsza zabawka to jest, nie? Mówię, no nikomu tutaj nie chcę, o proszę bardzo, ping-pong, nikomu tu nie chcę wmawiać, że to jest super, super grat, ale jest zaskakująco przyjemny i pokazuje, jak ta technika gitarowa w tym momencie... Jak ta technika gitarowa w tym momencie poszła do przodu i co możemy uzyskać naprawdę z takich małych rzeczy, nie? Wyłączę tą gitarę akustyczną. Oczywiście tak, no przy pomocy tej aplikacji sterujemy sobie, widzicie, wszystkimi parametrami, które tam są dosyć ograniczone. Sterujemy sobie tymi parametrami tutaj w bardzo wygodny sposób, co pozwala nam na oczywiście też zapisanie tych brzmień. Możemy sobie potem je odtworzyć, czyli możemy sobie tutaj włożyć po prostu swoich jakichś tam ulubionych presetów i wszystko jest jak na dłoni, jak na telefonie, nie? A teraz się wyłączył delay, ping pong, trochę zrobimy. Myślę, że spokojnie na tym można ćwiczyć i można sobie grać. Dodatkowo jeszcze mamy tutaj, proszę bardzo, tempo 120, master 50.
Fajne urządzenie. Nie dla wszystkich i nie wszystkich zadowoli. Mnie by było zupełnie do niczego niepotrzebne, ale jeśli ktoś potrzebuje ćwiczyć gdzieś poza domem lub sobie podżemować poza domem w jakichś warunkach, gdzie nie ma prądu, gdzie potrzeba pograć trochę ciszej, ale lepiej z głośnika niż ze słuchawek, to tak naprawdę nie jest to złe i robi to robotę. Jest to, jak mówię, ciekawa forma rozwoju różnych urządzeń gitarowych i na pewno gra to lepiej niż nie jeden wzmacniaczyk, na którym ja na przykład zaczynałem. Więc to jest to, dla mnie jest to taka ciekawostka. Dziękuję salonom muzycznym Riff, że mogłem sobie to po prostu sprawdzić i zobaczyć, o co tutaj w tym wszystkim chodzi. Natomiast do waszej oceny już pozostawiam fakt taki, czy to jest w ogóle przydatne. Możecie pisać w komentarzach, do czego wy byście mogli tego użyć i jak to widzicie. Na pewno te większe nuksy robią większą robotę, no są bliżej takiego prawdziwego wzmacniacza z trochę większym głośnikiem i dają takie trochę więcej satysfakcji. No jak mówię, to jest plastikowa obudowa i to wszystko jest takie, trzeba pójść na pewien kompromis, żeby tego używać. Natomiast zaskoczony jestem ogólnie tym, jak to gada i myślę, że jak powiedziałem, spodziewałem się czegoś dużo, dużo gorszego, a nie jest tak źle. Trzymajcie się, dziękuję, pozdrawiam bardzo serdecznie, dziękuję wszystkim, którzy wspierają ten kanał na Patronite, dziękuję wszystkim, którzy są w gitarowej mgle i po prostu działają ze mną, piszą komentarze, udzielają się na Facebooku, oglądają Instagrama. Naprawdę, no robicie mi po prostu wielką, wielką przyjemność, tworząc ze mną gitarową mgłę. Może jakieś następne nuksy się pojawią, zobaczymy co będzie, jak to będzie wyglądało. Na razie kilka produktów gitarowych tej firmy było i nie jest źle tak naprawdę. Pozdrawiam bardzo serdecznie.